Pani marszałek, Wysoka Izbo, bardzo dziękuję za te pytania, za tą długą dyskusję, można powiedzieć, bardzo wiele różnych pytań. Spróbowałem je pogrupować w kilka takich dużych obszarów, które z wielu stron tutaj były poruszane. I zacznę od tego, który chyba najczęściej tutaj padał, mianowicie temat podatków i to podatków od korporacji. Taki temat bardzo zainteresował zarówno posłów Konfederacji, jak i posłów Lewicy, ale też Platformy Obywatelskiej. I ja muszę powiedzieć, no tak pół żartem, pół serio, uwielbiam słuchać głosów z Platformy Obywatelskiej, które ubiegają się, upominają się o podatek CIT. Bo nie wiem, czy państwo prześledziliście, jak wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o ten podatek, wpływy do budżetu przez 8 lat waszych rządów. Otóż podatek CIT w 2007 roku był na poziomie wyższym łącznie i dla samorządów, bo też przy okazji odpowiadam na kwestie związane z samorządami, na poziomie wyższym, uwaga, niż po 8 latach. Czyli 8 lat minęło, dochody firm wzrosły o 50, 70, 80% w niektórych branżach, a podatek CIT stał w miejscu, a nawet ta kwota spadła w kontekście podatku CIT z tego, co wpływało do budżetu. Szanowni Państwo, czyli diabeł ubrał się w ornat i ogonem nam szed dzwoni, to jest za mało dobitne przysłowie, powiedzenie w stosunku do tego podatku. Ale mam też bardzo dobrą wiadomość, bo chcę powiedzieć, że w ciągu 3 lat zmian, które dotyczyły właśnie korporacji, a dlaczego właśnie korporacji, też to za chwileczkę udowodnię, wpływy z tego podatku wzrosły z około 34, 34,5 miliarda do prawie 50 miliardów. Czyli wyobraźcie sobie, szanowni państwo, taką sytuację. 8 lat stagnacji, a nawet spadły o 0,5 miliarda, i przez 3, 3,5 roku, bo kiedyś trzeba było jeszcze przygotować te programy, prawda, zabrać się za nie. Czyli ten wpływ jest, wzrost jest rok 2017, 18, 19. I państwo macie tutaj no, odwagę, że tak powiem, obywatelską, nie chciałem tak powiedzieć, żeby mówić, że w naszych czasach to podatek CIT od korporacji kuleje. No, bardzo przepraszam, ale to jest jeden z absolutnie największych sukcesów. A jeszcze udowodnię, że to właśnie od korporacji, a nie od małych i średnich firm, bo właśnie w naszych czasach zmniejszyliśmy obciążenie CIT z 19 do 9%. Właśnie dla małych i średnich firm. Mało tego, były też pytania związane z innymi ulgami, innymi formami obciążeń podatkowych, więc śpieszę tutaj z informacją, że zwiększamy możliwości rozliczania ryczałtowego, ale również rozliczania się na podatku CIT i rozliczania korzystnego amortyzacji od tego poziomu, który by obowiązywał, do 2 milionów euro docelowo. A więc przychody z tych firm, które rozliczają się w CIT, spadają, jeśli chodzi o w budżecie, jeśli chodzi o firmy małe i średnie. I tutaj jest najbardziej istotna też część, że tak powiem, ukryta naszej filozofii. Ogromna większość małych i średnich firm to jakie firmy? To są firmy polskie. A nie możemy oczywiście dyskryminować polskim taki podatek, a niemieckim taki, bo to jest w Unii Europejskiej niedopuszczalne. W związku z tym dzielimy to na poziomy dochodów, na poziomy obrotów i w zależności od tego w taki sposób wolno nam stosować różne granice, różne oprocentowanie, na poziomie różnym oprocentowanie podatku CIT. A więc podatek CIT jest jednym z głównych źródeł dochodu, którym finansujemy naszą politykę społeczną, służbę zdrowia, o której za chwilę powiem, politykę antysmogową, oświatę, o której za chwilę też powiem, i rzeczywiście jest się czym pochwalić. Szanowni Państwo, teraz taki fragment, bo też pojawiły się 2 czy 3 głosy dotyczące VAT-u. Otóż podatek VAT w czasach 8 rządów lat Platformy
wzrósł o 21 miliardów złotych, przy czym podnieśliście państwo ten podatek z 22% na 23%, to jest o 1 punkt procentowy, czyli około 4-4,5%. To oznacza, że gdyby to odjąć, tę podwyżkę, to wzrost byłby o około 13-14 miliardów, ale już zostawmy, niech będzie 20 miliardów. Przez 4 lata naszych rządów wzrost dochodów z tytułu podatku VAT jest o 60 miliardów. I teraz, szanowni państwo, tutaj padało parę razy o jakiejś grupie przestępczej w Ministerstwie Finansów. Drodzy państwo, Wysoka Izbo, jeśli osoba zatrudniona przez 4 miesiące została w sposób szybki zidentyfikowana właśnie przez wewnętrzne służby i dany patologiczny przypadek, który wtedy oczywiście zasługuje na najwyższe potępienie, został wyeliminowany które to przestępstwo być może wiązało się rzeczywiście ze stratą kilku milionów. W jaki sposób chcecie to państwo zestawiać do luki VAT, którą wygenerowaliście w czasach waszych rządów, co do której Komisja Europejska stwierdziła, że ona wynosiła około 30 miliardów. Jak można porównywać takie dane? A więc, szanowni państwo, popracujmy razem, już teraz jako patrioci, razem, apeluję o to, nad tym, żeby nie podminowywać morale Ministerstwa Finansów, bo to są pieniądze całego społeczeństwa. Dążycie do tego, żeby rzeczywiście to morale osłabło, ale proszę was, skończmy już dzisiaj, była debata, 50 razy rzeczywiście tam jakąś szpilę staraliście się państwo nam prawda, wepchnąć, ale już zamknijmy ten temat, dlatego że to jest jak malutka muszka do wielkiego słonia, te straty, które były w waszych czasach. I myśmy tę wielką lukę w VAT potrafili po prostu zlikwidować w dużym stopniu. Oczywiście w każdym, nawet najbardziej efektywnym kraju ona na jakimś poziomie występuje, ale w dużym stopniu ją zlikwidowaliśmy. Powiem więcej, szanowni państwo, to jest jedno z głównych źródeł naszego wielkiego sukcesu. Bo wszyscy się dziwią, jak to możliwe, spada dług publiczny do PKB, spada deficyt budżetowy, jednocześnie wydają więcej na wydatki społeczne, na wydatki rozwojowe, na Fundusz Dróg Samorządowych. No dziwicie się państwo temu. No to jest właśnie wyjaśnienie tej wielkiej zagadki. Padało tutaj wiele głosów dotyczących oświaty. Powiem, szanowni państwo, też na twardych liczbach, na najtwardszych, jakie mogę tutaj podać. Nagie fakty. 4 lata rządów Platformy Obywatelskiej. Poziom dotacji do samorządów. Powoływaliście się na samorządy. Samorządy dokładnie o tym wiedzą. Subwencje dla samorządów. 4 lata 2011-15. Przyrost 36,9 miliarda. Do 40,4 miliarda, czyli o 3,5 miliarda złotych. Przez 4 lata Prawa i Sprawiedliwości przyrost jest z 44, wychodzę z tej samej liczby, do 49,7. Szanowni państwo, wystarczy zobaczyć te liczby. W ciągu jednego roku wzrost o 3,8 miliarda, w ciągu 4 lat 3,5 miliarda. To gdzie wtedy były wasze samorządy, wasze okrzyki, za mała dotacja? Porównujmy jabłka z jabłkami. Porównuję 4 lata waszych rządów do 4 lat naszych rządów. A więc prawie 10-miliardowy przyrost wydatków na subwencję oświatową. I przytaczam tylko te nagie fakty. Następna rzecz z tego samego repertuaru, ta sama kategoria. Otóż tutaj pojawiło się 5 czy 6 głosów, mniej więcej tyle, dotyczące finansowania samorządów, prawda? Otóż ta część finansowania samorządów, która jest zależna od podatków centralnych, czyli podatek CIT, podatek PIT, prawie w połowie, 49 z haczykiem procenta i podatek CIT, ta część w ciągu 4 lat
przyrosła o około 20 miliardów złotych. Mówię około, bo jeszcze się rok nie zakończył. 20 miliardów złotych więcej z tytułu naszej polityki uszczelnienia CIT-u, uszczelnienia PIT-u, likwidacji do pewnego stopnia oczywiście szarej strefy. I dlatego właśnie samorządy mają ogromny przyrost dochodu z tych dwóch podatków. Przez 8 lat Platformy Obywatelskiej ten przyrost, owszem, był na poziomie 12 miliardów złotych. Szanowni Państwo, no porównajcie teraz. I jak mówicie, samorząd, powoływaliście się na państwo, na Lublin, Kraków, na inne miasta. Kraków, ja mogę podać, 46% przyrostu dochodów z tych tylko podatków. A w czasach Platformy Obywatelskiej 22%. A więc naprawdę warto docenić efektywność podatkową, skuteczność tego, co robimy, bo samorządy, o które się upominaliście, są tej skuteczności beneficjentem. Przechodzę teraz do paru, czy więcej niż paru pytań bardziej szczegółowych. Było kilka razy tutaj pytanie o elektromobilność, o autobusy, o samochody elektryczne. Otóż, szanowni Państwo, chcę Wam powiedzieć rzecz, z której chyba każdy się będzie cieszył. Nie wiem, czy wiecie, że Polska jest największym eksporterem baterii litowo-jonowych, czyli tego, co jest sercem samochodu elektrycznego w Europie. Ba, mamy jednocześnie największą fabrykę dzisiaj produkującą baterie litowo-jonowe. To tak brzmi, jakby było dość proste, ale to jest jeden z najbardziej zaawansowanych produktów całej sfery elektromobilności i jednocześnie wysoko zaawansowana technologia. A więc cieszmy się z tego, że ten program już przynosi takie rezultaty. A co będzie do roku 2025? Jak powiedział pan minister Tchórzewski wtedy o tym milionie aut, to jeszcze zaczekajmy, jeszcze do tego roku 2025 jest troszeczkę czasu. Rośnie bardzo mocno liczba autobusów elektrycznych, samochodów hybrydowych, elektrycznych, a więc bardzo się z tego cieszę. Obecnie PAIH obsługuje 21 projektów z branży elektromobilności, a więc bardzo dobra wiadomość w tym obszarze. Szanowni Państwo, dużo pytań było o służbę zdrowia. Szczegółowych pytań dotyczących liczby specjalistów, pielęgniarek. Otóż chcę powiedzieć, że przez 4 lata, które rządziliśmy, nastąpił wzrost liczby lekarzy w systemie, w całym naszym systemie służby zdrowia o 11 tysięcy, a pielęgniarek o 17 tysięcy. Po raz pierwszy od wielu lat pojawiło się więcej pielęgniarek, które odebrały zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu niż tych, które ukończyły studium czy studia pielęgniarskie. A więc mamy konkret, mamy rezultat. Było pytania o wydatki na hospicja, opiekę paliatywną. Wzrost w ciągu 4 lat z około 414 milionów na 800 milionów. Dwóch posłów pytało o to, więc odpowiadam, że oczywiście tych pieniędzy nigdy nie jest za wiele, bo to są osoby w dramatycznym stanie, ale w ciągu 4 lat ten przyrost nastąpił, ten przyrost był bardzo widoczny. Dalej pytaliście Państwo o łączne dochody, łączne wydatki i w odniesieniu do zadłużenia szpitali, za chwilkę do tego się odniosę również, ale o tych łącznych ja mówiłem wcześniej, ale rzeczywiście warto to podkreślić, także dziękuję za te pytania. Z 70 miliardów złotych wydatków na służbę zdrowia wzrost do 105-106 miliardów, czyli o ponad 50% w ciągu 4 lat. To wielki wysiłek finansowy i skuteczność w ściąganiu również oczywiście podatku PIT, redukcji szarej strefy, a więc bardzo pozytywna tendencja i to jest nie koniec, bo można oczywiście to również zestawić do PKB. Do PKB tak, jak porównujemy to od kilkunastu lat, czyli do PKB już zamkniętego, zweryfikowanego, tak jak porównywaliście to Państwo w swoich czasach. I tu przyrost nastąpił z około 4,45 do 5,05, a więc już ponadproporcjonalny przyrost
wydatków na służbę zdrowia. To, że oczywiście tutaj jest bardzo wiele jeszcze do zrobienia, deficytów w tym obszarze służby zdrowia jest mnóstwo, to ja oczywiście podzielam ten pogląd. Jak najbardziej dużo musimy zrobić. Ale do jednej kwestii się chcę odnieść szczególnie, ponieważ mówiliście Państwo o zadłużeniu szpitali. To się chyba tutaj kilkanaście razy pojawiło. 14 miliardów. Czy wiecie Państwo, że ten dług jest wyższy w czasach Platformy Obywatelskiej, kiedy my odziedziczyliśmy po Was sytuację w służbie zdrowia w stanie opłakanym. I zadłużenie szpitali wtedy wynosiło 11 miliardów złotych. I te 11 miliardów w proporcji do dochodów NFZ jest wyższe, bo to jest około 33% niż ten dług, o którym dzisiaj mówiliście. Co Państwo na to powiecie? Mówiliście Państwo o ZUS-ie, o podatku PIT, o różnych podatkach. Chyba część pytań napisane było nie przed moim wystąpieniem, jeszcze przed moim exposé, ale chyba jeszcze 4 lata temu część pytań napisaliście sobie Państwo. Ponieważ na dobrą sprawę nie ma takiego podatku, którego nie obniżyliśmy, a podatek PIT i podatek CIT obniżyliśmy w sposób bezprecedensowy. Podatek PIT poprzez obniżkę dla wszystkich 24 milionów płatników podatku PIT z 18 na 17%, czyli o ponad 5%, o 1 punkt procentowy, ale w ponad 5% matematycznie rzecz ujmując. Jednocześnie obniżyliśmy podatek poprzez podniesienie kosztów uzyskania przychodu. 2,5-krotne, Państwo o tym wiecie. Jednocześnie obniżyliśmy również podatek dla wszystkich osób do 26 roku życia do zera. I nawet z tej mównicy posłowie opozycji chwalili ten projekt. Bardzo dziękuję. Po raz pierwszy w 2018 roku od kilkunastu lat podniesiono wysokość ponad 20 ulg i zwolnień. Korzystają z tego firmy lokalne, firmy rodzime, korzystają z tego też na przykład artyści, ponieważ dla różnych grup te ulgi zostały zastosowane. Studenci, działalność nierejestrowa, działalność bagatelna, tak zwana rozbiegówka w ZUS-ie, czyli do zera obniżony ZUS dla wszystkich, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą. Do zera obniżony ZUS od wystawienia pierwszej faktury. Czyli tak na dobrą sprawę można rozpocząć biznes i dopiero gdzieś po 8-9 miesiącach płacić pierwszy ZUS na poziomie 30% tej składki zryczałtowanej. A więc jest tutaj znacząca ulga, ale oprócz tego zrealizujemy już w czwartek na Radzie Ministrów będzie projekt, o którym oczywiście mówiliśmy przed wyborami i zgodnie z naszą dewizą, że obietnice dane wyborcom są święte, dotrzymamy tego słowa. Będzie projekt Mały ZUS, czyli obniżenie ZUS-u dla tych, którzy mają dochód do 6 tysięcy złotych, nie przekraczają dochodu do 6 tysięcy złotych i przychodu do 10 tysięcy złotych, czyli obniżony ZUS, PIT, CIT i również ten czwarty, ten największa danina VAT poprzez matrycę VAT również dla wielu produktów, zwłaszcza produktów żywnościowych, obniżyliśmy ten podatek. Szanowni Państwo, było pytanie, kto będzie leczył w tych odnowionych szpitalach. Otóż, tak jak powiedziałem, nie da się skompensować wielkich deficytów i ubytku, który miał miejsce przez 20-25 lat transformacji, kiedy wyjechało, jak się szacuje, 20 do 30 tysięcy lekarzy. 20 do 30 tysięcy lekarzy, czyli biedna Polska zapłaciła bogatej Szwecji, bogatym Niemcom, bogatej Anglii. Mi się to też nie podoba, bardzo mi się nie podoba. Ale nie da się wykształcić lekarzy w jeden rok czy dwa lata. My przyjmujemy dzisiaj o 3 tysiące więcej lekarzy niż w czasach Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Czyli wzrost z 6 tysięcy do około 9 tysięcy. No i oczywiście
kształcenie lekarza trwa 6 lat, potem specjalizacja 8, 9, 10 lat. W związku z tym trzeba na pewno poczekać, ale już dzisiaj, tak jak powiedziałem 5 minut temu, 11 tysięcy lekarzy pracuje więcej w służbie zdrowia. Taka jest szczera, uczciwa odpowiedź na to pytanie. Pytaliście Państwo również o budżet, w kontekście zwłaszcza tej 30-krotności, co do której, jak rozumiem, tutaj część Wysokiej Izby było przeciwnikami. Otóż ja uważam akurat, że 30-krotność tworzy taką sytuację, że mamy w Europie niesprawiedliwy, jeden z najbardziej degresywnych systemów podatkowych. Dlatego po raz drugi próbowaliśmy wnieść to pod obrady Wysokiej Izby i optujemy za tym, żeby tę degresywność zlikwidować. Jednak na tym etapie te prace na razie są zawieszone, będą dalej konsultowane i NSZZ Solidarność, i pracodawcy, i część Zjednoczonej Prawicy rzeczywiście chce ten projekt przedyskutować, więc odnoszę się do tego w sposób z jednej strony, dzisiaj często padało z tej mównicy, aksjologiczny, z drugiej strony praktyczny. Aksjologicznie tak, ta 30-krotność powoduje, że jest to niesprawiedliwe dla osób mniej zarabiających. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość chciało tę niesprawiedliwość zminimalizować, zlikwidować. I było pytanie w tym kontekście o deficyt budżetowy. Otóż będziemy starali się utrzymać naszą propozycję zrównoważonego budżetu. Pomimo to będzie to oczywiście o wiele trudniejsze. Ponieważ tak jak podaliśmy to w kwietniu, niczego nigdy nie ukrywając, z tego źródła miało wpłynąć około 5,3 miliarda netto więcej do FUS-u, a więc mniej w dotacji z budżetu do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym dzisiaj tak to wygląda, ale będziemy starali się zrobić wszystko, żeby utrzymać zrównoważony budżet. Jak pamiętacie Państwo zapewne, w sektorze finansów publicznych już w tym budżecie zaplanowaliśmy 0,4 deficytów SFP, a budżet na poziomie zrównoważonym. I będziemy starali się ten budżet na poziomie zrównoważonym utrzymać. Tak wchodzimy w ten rok. Zobaczymy też na wielu, wielu innych polach, jak uda się nam przeprowadzić nasze plany uszczelnieniowe. Było pytanie o odnawialne źródła energii, o smog. Szanowni Państwo, tutaj chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że nasz rząd w ciągu 2 lat zrealizował wszystkie postulaty, które 3 lata temu były wskazane przez Polski Alarm Smogowy. Przeczytajcie sobie tamte postulaty. One były pokazane jako wielkie, niezałatwione sprawy. No to znowu, ja naprawdę uwielbiam słuchać, jak Platforma Obywatelska, która jeszcze rok temu przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który oni bardzo kochają, no, prawda, została masakrycznie skrytygowana. Wyrok z Trybunału 22 lutego 2018 odnoszę do tego wyroku. A dzisiaj upominają nas o kwestie smogowe, więc raz jeszcze podkreślam, Polski Alarm Smogowy, 3 lata temu zrealizowane wszystkie bardzo trudne postulaty. Wprowadziliśmy normy jakości węgla, żeby konsumenci nie byli oszukiwani. Wyeliminowaliśmy z rynku najgorsze jak to się mówi potocznie, kopciuchy. Wprowadziliśmy możliwość ustanawiania stref czystego transportu oraz wprowadziliśmy 2 wielkie programy. Czyste powietrze, który rozwija się tak, że jest już około 80-90 tysięcy wniosków. No i znowu, bardzo pięknie, że oczywiście mogłoby być 200 tysięcy, ale w waszych czasach było 0. No i dla porządku dodam program Mój Prąd. Bardzo pięknie się rozkręcający. Mój Prąd, czyli prosumencki program, który świetnie pokazuje, czym jest dobre, zdrowe, mądre połączenie z jednej strony bezpieczeństwa energetycznego, a z drugiej strony właśnie również tego, żeby energia była coraz bardziej czysta, powietrze coraz bardziej czyste. Było pytanie o podatek od platform cyfrowych i tutaj zarzucaliście nam Państwo, że my
podporządkowywaliśmy się jakoby woli tutaj kogokolwiek. Drodzy Państwo, to jest podatek, który od kilku miesięcy, może tego nie wiecie, jest dyskutowany, wystarczy zajrzeć do stenogramów, przeze mnie również podnoszony na Radzie Europejskiej. I my mamy informację od Komisji Europejskiej, że w najbliższych miesiącach Komisja Europejska zamierza zaproponować jeden podatek cyfrowy dla całej Unii Europejskiej. Czekamy na tę propozycję i bardzo chętnie oczywiście ją wdrożymy, a jeżeli nie będzie ten podatek wdrożony na poziomie całej Unii Europejskiej, to oczywiście zastosujemy tutaj nasze własne prawo i wdrożymy taki podatek, żeby był sprawiedliwy, żeby korporacje, od których zacząłem to moje wystąpienie, te zagraniczne, które jeszcze niewystarczająco płacą podatki, bo to oczywiście są jeszcze i takie przypadki, rzecz jasna, żeby one płaciły podatki tam, gdzie osiągają znaczną część swojego biznesu, czyli właśnie również w Polsce. Było pytanie o konkretne inwestycje. Pan premier Gliński jest, pan premier Gliński zaopatrzył mnie tutaj w listę inwestycji, które zostały już zakończone, bo podkreślaliście Państwo, że chcecie zakończone inwestycje i w świecie kultury, żeby też jak najwięcej tutaj właśnie w świecie kultury się działo. Ja też tego chcę. Po pierwsze, Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 1939 roku. Po drugie, Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. Tutaj kupiono nieruchomość. Trwa opracowanie koncepcji wystawy. Muzeum Piaśnickie. Muzeum Piaśnickie kupiono nieruchomość, trwa gromadzenie dokumentacji. Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej. Budynek ukończony, trwają prace nad wystawą. Muzeum Ziemi Oświęcimskiej. Trwa kompletowanie dokumentacji. Muzeum Sybiru w Białymstoku. Tak, jest już przeznaczone wsparcie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będzie współprowadzone przez Ministerstwo Kultury. Mamy szereg inwestycji kultury, które zostały przejęte, około 20, jeśli dobrze pamiętam, zostały przejęte na współfinansowanie przez budżet centralny. Tak, Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, to również jest dzięki temu uszczelnieniu podatku, które tak pięknie zostało przeprowadzane w Krajowej Administracji Skarbowej. Dziękujemy bardzo wszystkim skarbowcom. Było następnie pytanie o inflację. Szanowni Państwo, popatrzcie sobie na GUS. Ceny bardzo wielu i artykułów spożywczych rok do roku poszły w dół. Niewielkiej liczby warzyw poszły do góry, przyznaję. Chociaż w ostatnich miesiącach znowu lekko tanieją. Energia elektryczna minus 6%. Bardzo proszę zobaczyć do głównego rocznika statystycznego. Następnie ceny usług telekomunikacyjnych, ceny usług finansowych. Wszystkie te ceny, ważne bardzo dla koszyka, staniały. Ceny paliw staniały. W związku z tym, gdzie macie, Szanowni Państwo, tę wielką, gigantyczną inflację? Na kilku produktach, co do których bardzo bym chciał oczywiście, żeby one nie drożały. I robimy wszystko, co możliwe, ale mamy wolny rynek. Czy chcecie, żebyśmy my wracali do gospodarki centralno-nakazowej? Przecież o to wam nie chodzi. W związku z tym mamy dzisiaj do czynienia z relatywnie niewysoką inflacją. Chciałbym, żeby była trochę niższa. Jest ona wartością rynkową i pytaliście Państwo o przyszły rok. Zakładana jest na przyszły rok na poziomie 2,5%, czyli dokładnie celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Następnie było pytanie, czy zamierzamy dotrzymać obietnicy w zakresie ceny minimalnej. Płacy minimalnej, przepraszam. Oczywiście, że tak. Na przyszły rok już to określiliśmy, 17 zł stawka godzinowa, 2600 i na kolejny rok 3000 zł, tak jak zresztą oczywiście określiliśmy to w sekwencji podwyżek, która została przedstawiona. Było pytanie o estoński CIT, więc wyjaśniam. Jest to przesunięcie poboru podatku na moment wyciągnięcia zysków przez właścicieli. Czyli
z punktu widzenia dłuższego okresu być może nie będzie tu w ogóle ubytku w dochodach. W pierwszym okresie szacunki są od 2,5 do 3,5 miliarda złotych, ale zamierzamy to wdrożyć prawdopodobnie w drugiej połowie przyszłego roku lub od 2021 roku. Trzeba to dobrze dopracować i owszem, chcemy uruchomić jak najwięcej polskiego kapitału. Tego kapitału, który jest na kontach właścicieli firm. 200 kilkadziesiąt miliardów złotych, które mam nadzieję, że dzięki tego typu działaniom, jak estoński CIT, będą służyły dobrze tym firmom i będą i przysłużą się do wzrostu inwestycji. Następnie było pytanie również, dlaczego za naszych rządów tak niewielki jest przerób, czy tak niewielki był wpływ spraw wszczętych, postępowań przygotowawczych, skuteczności prokuratury. Podam też kilka liczb, bo chyba najlepiej na nich się oprzeć. Wzrost liczby wszczętych postępowań przygotowawczych z 556 w 2015 do 683 w 2018. Znaczący wzrost spraw zakończonych z 834 tysięcy do 1,076 tysięcy, czyli akurat pokazuje podniesienie efektywności w paru wymiarach. Mówiliście też Państwo o aktach oskarżenia. Jest znaczący wzrost aktów oskarżenia ze 179 tysięcy do 238 tysięcy i spadek liczby osób uniewinnionych z 6701 do 5898. A więc nie jest tak, że prokuratura śpi, nic nie robi, jak zarzucaliście, że nie pracuje, nie przekazuje tych spraw, postępowań przygotowawczych i spraw do sądów. Natomiast w sądach oczywiście potrzebujemy głębokiej reformy. Mówimy o tym od 4 lat. Na pewno potrzebujemy dalszej reformy na wszystkich poziomach. I bardzo dobrze, bo pytaliście też Państwo o ten wyrok TSUE, bardzo dobrze się stało, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości zrozumiał, że, powiem ogólnie, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest kompetencją krajów członkowskich. I tak pozostanie. Szanowni Państwo, z tej mównicy padło również bardzo wiele konkretnych pytań o obwodnice. Były pytania chyba o 20 kilka obwodnic. Pozwólcie Państwo, że zgodnie z naszą obietnicą, do 100 dni po rozpoczęciu naszych rządów w tej drugiej kadencji przedstawimy cały dokładny plan realizacji właśnie co najmniej tych 100 obwodnic. Wtedy na pewno się Państwo dowiecie, które z tych obwodnic, gdzie, w jakim tempie będą realizowane. Było pytanie, odpowiadam głównie na pytania posłów opozycji, a odpowiem też na jedno pytanie pani poseł Lichockiej, czy te nasze działania w zakresie sprawności, efektywności systemu podatkowego przełożymy na Europę. Bardzo byśmy chcieli i rzeczywiście od paru lat głośno mówimy to w Unii Europejskiej, że to są te, jak powiedziałem podczas expose, słonie w pokoju. Naprawdę, szanowni Państwo, popatrzcie na to w ten sposób. Roczny budżet Unii Europejskiej, 155 miliardów złotych. Sama Komisja Europejska mówi, że tyle tracą z VAT-u, euro. I tyle tracą z VAT-u i drugie tyle tracą z CIT-u. No jak to nie jest ten właśnie słoń w salonie, to ja nie wiem, co jest takim słoniem. A więc będziemy się starać oczywiście przełożyć naszą wiedzę, doświadczenie, umiejętności. Ja jestem bardzo często pytany o to przez premierów innych państw, jak taki sukces w uszczelnieniu w tak krótkim czasie był możliwy. Szanowni Państwo, kończę już, bo wiem, że jest mecz i chyba prowadzimy 1-0, tak? O, to niedobrze, jak 1-1. To... No i... Jak zamierzamy, szanowni państwo, również pytanie o zwiększać innowacyjność, zwiększać nakłady na badanie i rozwój. Odwołam się krótko tylko do tego największego skoku w historii chyba III Rzeczpospolitej, a na pewno 20 lat, bo tyle sprawdziliśmy bardzo dokładnie. Skok
o 25% wydatków. Przecież ta magiczna liczba 1% PKB przez wiele lat nie mogła być przekroczona. My przekroczyliśmy ją i wydatki na badania, na rozwój przekroczyły i dzisiaj wynoszą 1,2 PKB. A więc przesuwamy się bardzo stanowczo, solidnie w kierunku coraz wyższej innowacyjności, bo rzeczywiście nie chcemy być krajem, nie chcemy być państwem taniej siły roboczej. Chcemy być państwem, gdzie Polacy będą jak najbardziej godziwie zarabiali, będą rzeczywiście w stanie wyrwać się z tej pułapki średniego rozwoju. I żeby ten sukces odnieść, potrzebujemy tego i tą klamrą zakończę, o czym też państwo mówiliście i czemu ja też poświęciłem sporo czasu podczas mojego exposé. Potrzebujemy spójnej, odważnej polityki prorodzinnej, proludnościowej. Takim głównym instrumentem w jego zamyśle był właśnie i jest 500+. I najlepszym dowodem znowu jest polityka, czy plany, prognozy demograficzne sprzed raptem 4-5 lat Głównego Urzędu Statystycznego, który prognozował, że w roku 2018 urodzi się 345 tysięcy dzieci. Urodziło się o 45-48 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, dzieci więcej. A więc średniej wielkości polskie miasto. Dzięki polityce prorodzinnej, proludnościowej. To oczywiście nas nie zadowala, to jeszcze nie wszystko, ale chcemy, żeby naród polski rósł również co do liczby swoich obywateli, swoich mieszkańców i będziemy robili wszystko, żeby do tego doprowadzić, bo silny polski naród, silna Polska jest naszym głównym celem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu premierowi.